Dzisiaj jest dzień sołtysa. Nie mówię, że oskarową galę przykryjemy tym wydarzeniem i dzisiejszą konferencją, ale chcę powiedzieć, że dzień jest znaczący i coraz bardziej odbierany jako ważny, dlatego że traktujemy go, a na Opolszczyźnie w szczególności, jako dzień aktywności wiejskiej, dzień takiej obywatelskiej aktywności. I staramy się jako zarząd województwa, aby ten moment celebrować i zaznaczyć. Stąd ogłoszenie konkursu dzisiaj. Tak myślę, panie marszałku, że to taka była intencja. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że czas zgłaszania ofert jest taki, że będą mogli to dokonać zarówno burmistrzowie tej, jak i przyszłej kadencji. A więc byliśmy tutaj bardzo elastyczni, żeby każdy miał szansę i ogłoszenie konkursu jest chyba troszkę ciut wcześniej niż zwykle bywało. Teraz co do samego meritum. Chciałbym, żeby pokazano pierwszą planszę. Tam mamy taki ładny obraz, można powiedzieć obraz wręcz arkadyjski. Mamy sobie taką tęsknotę do wsi pięknej pod każdym względem. Tej wsi, która oddziałuje na nasze zmysły wszystkim, co ma najlepsze. Chcę zauważyć, że pani kierownik Justyna Osiecka-Sułek wmontowała ten obraz murale, które powstały już w czasie, są dorobkiem konkursu Piękna Wieś Opolska. W tym roku nadbudowujemy otóż w ten sposób, że mówimy o kategorii najciekawsze miejsce. To jest ważne, dlatego że ciekawe znaczy ma opowieść. I generalnie chodzi nam o to, żeby wsie miały o sobie, żeby umiały opowiadać. I to jest jeden z sposobów. Również hasło, siła ludzi, siła miejsc. Proszę zwrócić uwagę, co łączy te dwa sformułowania, ludzie i miejsca. Otóż pojęcie tożsamość. W tej zmieniającej się rzeczywistości, transformującej wsi, chodzi o to, aby zachować ten rdzeń wiejskości, a on jest właśnie w przeszłości, w poczuciu tożsamości, utożsamienia. I ta tożsamość wspólnoty powinna się wyrażać w przestrzeni. Tak uważamy, że i w tym kierunku chcielibyśmy profilować aktywność ludzką, żeby ludzie dokumentowali swoją tożsamość i potrafili ją wyeksplikować czy przedstawić po prostu w przestrzeni. Stąd ta kategoria, więc siła ludzi, siła miejsc, bo one obie razem składają się na wiejską tożsamość, która jest dla nas bardzo, bardzo ważna.